czy bez używki? Otóż ja tak trochę rozwinę pewną myśl. Kurwa, myśl. Kiedyś jak grało Strong So Far, to Guma tak w bezpośredni sposób bardzo powiedział o tym, że ogólnie wszystko ma w dupie. Ja tego nie neguję w żaden sposób, chciałem tylko tak to trochę odnieść z mojej strony. Otóż chodzi tu o coś takiego jak na przykład przekaz treści nad formą, który kurwa już mnie męczy w tym wszystkim. Jak słyszę jakąś kapelę kolejną, która pierdoli o Tybecie, sorry, ale kurwa, tak naprawdę ich to gówno obchodzi, po co się może tych obchodzi, ale oni sobie powiedzą o tym, jakaś refleksja i co? Nic. I chuj. Otóż, ja powiem wam tak, my takie rzeczy naprawdę nie obchodzą, ale obchodzą mi takie bardzo małe rzeczy, czy małe z pozoru, ale dla mnie ogromne, jak moja rodzina, moi przyjaciele, rzeczy, które, na które mogę mieć wpływ, które mogę zmienić. Na przykład, kurwa, wpłacić jakieś pieniądze na jakieś kurwa schronisko, bo ja takie rzeczy robię. Jakieś kurwa, takie naprawdę pierdoły. Ktoś czasami prosi na tym forum hardcore.pl o pomoc, bo coś tam się kurwa stało, nie? I naprawdę to jest kapitalne uczucie, jak komuś pomożemy, jak zrobimy coś małego, jak zaangażujemy się w takie naprawdę niewielkie rzeczy, które coś zmieniają i mamy z tego satysfakcję. A pierdolenie o Tybecie i o kurwa Pakistanie zostawmy kurwa innym, którzy naprawdę nie wiem kurwa co robią, tylko gadają chyba. Proszę dalej. Teraz potrzebuję trochę waszej pomocy. Dziękuję, to już koniec tego koncertu. Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie. Jeżeli ktoś chce, dla nas to bardzo wiele znaczy. Tam jest nasze demo, 10 zł. Dziękujemy jeszcze raz.